Jeśli chodzi o Call of Duty i kampanię, to byłem fanem pierwszych dwóch części, no i pierwszego Modern Warfare. To były gry, które kupowało się dla fabuły, przy czym Modern Warfare miał też genialny multiplayer. Co tam genialny? Tak wybitny, że do tej pory każda kolejna odsłona w jakiś sposób się do niej odnosi, jak i masa innych tytułów. Można by powiedzieć, że stworzył nowy standard, który wyprzedza Arena 4 jak choćby Quake czy Unreal. To było coś, ale niestety jak to bywa z wielkimi markami, Call of Duty popadł w populizm i to okrutny, bo kolejne części wychodziły co roku, może dwa. Różniły się detalami, a fabuła z fajnego filmowego doświadczenia przerodziła się w film, w którym jesteśmy prowadzeni za rączkę na każdym kroku. Nie zmienia to faktu, że seria cały czas świetnie się sprzedawała, ale już nie ze względu na single player, a z powodu gry wieloosobowej. Bo multi co jak co błyszczał i w sumie ciągle błyszczy. Poza okresem, gdy polecieli w przyszłość i z tytułu pseudorealistycznego zmieniło się w Quake'a. Na szczęście wraz z wyjściem najnowszej odsłony Modern Warfare twórcy przypomnieli sobie, na czym polegała cała gra. Usunięto bieganie po ścianach, podwójne skoki i inne kosmiczne sztuczki, zastąpione je realistycznymi, które dawały pseudopoczucie dzisiejszych czasów. Nagle okazało się, że Call of Duty to znowu świetny tytuł i przyciąga masę ludzi, nie wspominając tu o darmowym Battle Royale'u, który obecnie konkuruje z Fortnite'em i w sumie słusznie. Ale i sama kampania okazała się być bardziej dojrzała i rozbudowana. Wplatała wiele wątków i ciekawych sekwencji. Fakt, gra była reklamowana jako zbyt realistyczna, bo odbywało się tam wiele scen, które mogły zakrawać o kontrowersje. Moim zdaniem było to, no cóż, przereklamowane i miało wzbudzać sensację. Zmierzając jednak do meritum, kiedy dowiedziałem się, że wychodzi kolejna część, byłem lekko zdziwiony. Znaczy, wiadomo, że wyjdzie, bo mimo wszystko jest to jedna z najlepiej zarabiających serii w historii gier. Ale myślałem, że Activision wyciągnie lekcję chociażby po sukcesie LoL'a i zostanie na ciągle rozwijany multi. Tak czy siak, kolejna odsłona powstała, wróciła do zimnej wojny, jak to miało miejsce w Black Opsach i serio, wow, pozamiatała. Od pierwszego trailera obawiałem się, że to jest po prostu kolejny kod zrobiony dla hajsu. Cóż, przyznam szczerze, myliłem się, bo Cold War, mimo że nie jest najlepszym kodem jeśli chodzi o gameplay, podnosi linię fabularną o kilka stopni względem poprzednika. Dużo ciekawsze postacie, bardziej rozbudowana i wciągająca fabuła i ten twist historyczny. Czy ta sytuacja w ogóle mogła mieć miejsce? Pewnie nie, ale daje to poczucie zamysłu i ogólnie gra się w to jak dobry film akcji. Szczególnie pod tym względem zyskują cutscenki. Świetna grafika, animacje postaci i otoczenia i ogólny nastrój. Do tego dochodzą dialogi, w których mamy wybór własnej opcji, co dodatkowo wzmacnia poczucie bycia w tym świecie. Patrząc na to w tej chwili, mógłbym obejrzeć całość i nie czułbym się gorzej niż po obejrzeniu dobrego filmu o akcji. Wracając jednak do samego gameplayu. Gry singlowej nie ma zbyt wiele, no chyba że będziemy robili misje poboczne, to może trochę wydłuży rozgrywkę. Ale pomówmy o głównej fabule. Jak powiedziałem wcześniej, nie ma tego zbyt dużo, bo wystarcza na około 4 godziny. I nie oszukujmy się, przez Call of Duty z 2007 roku seria ogólnie stanęła na multiplayerze, a nie na kampanii dla pojedynczego gracza. Warto jednak powiedzieć o niej coś więcej, ponieważ w moim mniemaniu jest to jedna z najlepszych kampanii w kodzie od lat. Świetnie, choć moim zdaniem szczątkowo napisane postacie, genialny klimat zimnej wojny i ogólna otoczka i tajemniczość wynikająca z tego okresu. Wojna w Wietnamie, NRD, konflikty pomiędzy potęgami światowymi. Z jednej strony rock'n'roll, z drugiej poważny konflikt, który mógł sprawić, że wrócimy do epoki kamienia łupanego. Szczerze to kupiła mnie fabuła w tej grze. Dużo opcji dialogowych i pobocznych czynności, łamanie szyfrów, otwieranie zamków i tym podobnych. Szczególnie przypadły mi do gustu misje z półotwartym światem. Nie tak otwartym jak to ma miejsce w innych tytułach, ale bardziej takim na zasadzie Hitmana. Mamy lokację i w niej coś do zrobienia. Niby nie ma dużo kombinowania, ale daje poczucie wolnej ręki i sprawia masę satysfakcji. Poza tym mamy misje zwiadowcze, w których musimy sfotografować jakiś obiekt czy oznaczyć przeciwników. Prosta rzecz, bo już to było wcześniej, ale tutaj mamy fajną lornetkę z wbudowanym aparatem à la James Bond. Faska. Wiadomo jednak, że Call of Duty przede wszystkim stoi strzelaniem, bo jakby inaczej. A muszę przyznać, że strzela się wyjątkowo przyjemnie, zresztą jak to zawsze miało miejsce. Muszę nadmienić, że grałem na konsoli, na której ostatnio nie spędzam zbyt wiele czasu, mimo to było elegancko i responsywnie. Ciekawy repertuar broni, choć jak to ma miejsce w grach około historycznych, nie spodziewajmy się laserów czy innych takich, ale strzela się przyjemnie. Każda pukawka ma swoje kopyto i je czuć, ale zdaje mi się, że każdy fan serii wie, o co mi chodzi. Poza standardowym strzelaniem będziemy obsługiwać działka na pojazdach, czy będziemy rozbrajać miny. Sporo jest tych dodatkowych funkcji i szczerze, każda z nich dawała mi poczucie, że w końcu nie jestem uzależniony od gościa, który będzie mi otwierał drzwi czy podciągał, żeby mógł się dostać do jakiegoś miejsca. Jeszcze jako ciekawostkę dodam, że Activision dodało swoje najstarsze tytuły jako arcade'owe gry, które możemy odnaleźć w czasie kampanii, a jest wśród nich choćby River Ride czy Pitfall. Kozak, miło z ich strony. Nie sprawdzałem już, czy czasy produkcji zgadzają się z czasami w grze, ale zakładam, że istnieje taka możliwość. Tak czy siak najnowsze Call of Duty prezentuje się naprawdę dobrze. Ma fantastyczny klimat, dobrze zbudowaną i prowadzoną fabułę, świetne postacie, a warto dodać, że poza samym singlem jest również multi, zombiaczki i darmowy tryb Warzone, o których można by stworzyć dodatkowy materiał. Ode mnie kampania najnowszego koda otrzymuje 8,5 na 10, bo jestem szczerze pozytywnie zaskoczony. Dawno tak dobrze nie bawiłem się w koda, jeśli chodzi o jednoosobową rozgrywkę. Mimo to, jeśli ktoś ma zamiar kupić tytuł ze względu na samego singla, może mieć niedosyt, bo jak wspomniałem wcześniej, kampania jest dosyć krótka. Jednak dla osoby, która chce przeżyć pełne wrażenie, czyli singiel i multi, moim zdaniem warto sprawdzić, bo jest naprawdę dobrze. Tymczasem dzięki za uwagę i cześć!